Był 1 lipca 2000 roku, gdy Lucy Blackman wyszła na randkę. Jednak w jej czasie wielokrotnie kontaktowała się ze swoją najlepszą przyjaciółką Louise, która czekała na nią w ich hostelu. Lucy dała jej znać, że wszystko w porządku, gdzie jest i co robi. Po raz ostatni zadzwoniła, aby powiedzieć, że będzie się zbierać i że powinna wrócić za około godzinę. Tego wieczoru przyjaciółki planowały spędzić czas razem na mieście. Jednak po tym telefonie Lucy zamilkła, nigdy nie wróciła, przepadła na długi czas. A śledztwo w sprawie jej zaginięcia pozwoli ujawnić śmierć i innej kobiety oraz działalność pewnego człowieka, który na przestrzeni lat skrzywdził prawdopodobnie setki kobiet. Witam w aneksie, moi kochani aneksowicze. Jeżeli jesteście tutaj nowi, witajcie, mam na imię Aga. A jeżeli już się znamy, to witajcie ponownie. Dziś mam dla Was wcale niełatwy odcinek. A może odcinek, do którego wcale niełatwo robiło się research. I chyba muszę Was uprzedzić, że częściowo dzisiejszy odcinek będzie wspominał o seryjnym gwałcicielu i przemocy seksualnej. Nie będziemy o tym mówić szczegółowo, ale jest to coś, co się będzie dzisiaj przewijać. Więc jeżeli ktoś nie czuje się na siłach, aby o tym słuchać, to. Słyszymy się za tydzień. I dziś przenosimy się do Tokio, które jest miastem znajdującym się chyba na liście wielu młodych podróżników, studentów, którzy jeżdżą na różne wymiany studenckie, czy biorą udział w różnych programach z wakacyjną pracą i tak dalej. Jest to po prostu miejsce, które wiem znajduje się na liście wielu podróżników, bo wiem, że przyciąga wyjątkową kulturą, rozrywką. Ale Japonia ma też swoje mroczniejsze strony, jak chyba każde miejsce. Mimo, że oczywiście uchodzi za dosyć bezpieczny kraj, nawet dla samotnych podróżników. Ale właśnie dziś trochę bardziej będzie o tych mrocznych stronach tego kraju, czy Tokio tak dokładniej. A zatem usiądźcie sobie wygodnie, weźcie sobie jak zawsze jakieś piciu i zapraszam. Zacznijmy, można powiedzieć, od głównej bohaterki dzisiejszej historii, od kobiety, której zaginięcie zwróciło uwagę świata w zasadzie na działalność jednego człowieka działalność, która przez długie lata albo i dekady była zupełnie ignorowana. Chodzi o Lucy Blackman, która w roku 2000 miała zaledwie 21 lat. Pochodziła z Kent w Anglii dostała w rodzinie, którą można opisać jako taka rodzina klasy średniej, mimo że mieli w przeszłości problemy finansowe, nie było więc to może najszczęśliwsze dzieciństwo, ale też nie takie, które wyróżniało się czymś szczególnym. Po ukończeniu szkoły Lucy pracowała w kilku miejscach, pracowała w pizzerii, później w banku, w końcu w maju 1998 roku Dostała pracę jako stewardesa w liniach British Airways. Wydało jej się wtedy, że to będzie jej wymarzona praca. Zawsze chciała podróżować. Że nie pochodziła ze szczególnie bogatej rodziny, to też nie zawsze mogła sobie na to pozwolić, a to zdawało się być idealnym wyjściem. Teraz będzie mogła podróżować i zwiedzać świat w ramach swojej pracy. Była opisywana jako bardzo towarzyska, lubiana przez innych. Niektórzy opisywali to się może jako trochę naiwną, lub może inaczej jako niepoprawną marzycielką. Osobiście zaryzykowałabym stwierdzenie, że każdy, kto ma 19 lat, bo tyle miała, gdy zaczynała pracę w British Airways, jest dosyć naiwny. W ramach swojej pracy w liniach lotniczych Lucy na początku latała tylko na krótszych trasach, po Wielkiej Brytanii, po Europie. Ale później zaczęła też latać w dalsze trasy do Hongkongu, do Tokio. I na początku podobno było to świetną zabawą. Była zachwycona. Ale po około dwóch latach ta praca mocno zaczęła odbijać się na zdrowiu Lucy. Wieczny jetlag, brak sił i motywacji. Po koniec swojej pracy powie, że nie miała nawet okazji cieszyć się ani tymi podróżami, ani czasem wolnym, bo była zwyczajnie na to zbyt zmęczona. Wieczne latanie i życie na walizkach powoli wycieńczało ją. I coś w tym jest, nie wiem, co w tym jest, ale nie wiem, czy się zgadzacie, bycie w samolocie, już nawet samo siedzenie w samolocie jest niesamowicie męczące. Tak jakby jedna godzina w samolocie jest jak, nie wiem, trzy godziny na ziemi. Nie wiem, czy jest to może kwestia ciśnienia, czy tego, że w samolocie jest tak sucho, czy głośno. Ale zgadzam się, że nigdy nie czuję się tak wyczerpana jedynie po siedzeniu, jak właśnie po byciu w samolocie, chociażby godziną. I właśnie nie wiem, jak załogi samolotowe to wytrzymują, zwłaszcza ludzie, którzy pracują tak przez całe życie, mają chyba naprawdę zdrowie i nerwy ze stali. I na Lusji właśnie mocne to zmęczenie właśnie zaczęło się odbijać. Podobno również jako dziecko nastolatka nie była. Może nie była jakoś wyjątkowo chorowita, ale nie była też może jakoś wyjątkowo zdrowa, więc możliwe, że w końcu gdzieś tam to zmęczenie to wszystko zaczęło się na niej odbijać, że jej zdrowie protestowało. Do tego doszło też poczucie samotności. W takich dużych liniach, które zatrudniają oczywiście tysiące ludzi, praktycznie na każdym locie Lucy spotykała się z zupełnie nową załogą, zupełnie nowymi ludźmi. Czasem może zdarzyło się, że po kilku miesiącach akurat znów trafiała i pracowała z tą samą osobą, ale wielu tych ludzi widziała tylko raz w życiu. Nie mogła więc zawrzeć żadnych z nowych znajomości, i to gdzieś tam trochę powodowało też takie poczucie samotności. Innymi słowy, ta wymarzona praca okazała się wcale nie być taka wymarzona. Do tego dochodziła jeszcze kwestia pieniędzy. Załogi samolotowe, może poza pilotami Zazwyczaj nie zarabiają kokosów. Lucy zawsze starała się dbać o swój wygląd. Była atrakcyjną blondynką, ale podobno zawsze znajdowała w swoim wyglądzie coś, co jej się nie podobało. Jeżeli udało jej się naprawić jedną rzecz, to zawsze znajdowała w sobie jakąś inną, nową wadę, nad którą chciała teraz pracować. Dużo chodziła na siłownię, wydawała pieniądze na ubrania i kosmetyki, a teraz, jako stewardessa, miała takie poczucie, że musi. Jeszcze lepiej wyglądać, że musi jeszcze bardziej dbać o swój wygląd. I mimo, że planowała odkładać pieniądze na przyszłość, zamiast tego powoli budowała sobie taki mały dług na swojej karcie kredytowej. Więcej wydawała niż zarabiała. Nie był to jakiś wielki dług, coś, czego nigdy by się nie wypłaciło, było to około 6 tysięcy funtów, ale zdała sobie sprawę, że ta praca wysysa z niej zdrowie, radość życia i nawet pieniądze. Zrezygnowała więc w końcu w roku 2000 i postanowiła poszukać czegoś innego. I to w końcu jej najlepsza przyjaciółka Louise Phillips, która również w tamtym momencie właśnie szukała nowego zajęcia, nowego pomysłu na siebie, wpadła na taki pomysł. I jej starsza siostra, starsza siostra Louise, Emma, była wcześniej na jakiejś wizie pracowniczej w Japonii przez dwa lata. Pracowała tam jako hostesa w restauracji. I odłożyła dużo pieniędzy. Psa, co też sobie chwaliła, mówiła, że była łatwa, przyjemna. W Japonii jej się podobało, spędziła super czas i jeszcze dobrze wyszła na tym finansowo. Louis postanowiła pójść w ślady swojej starszej siostry. A Lucy, gdy o tym pomyśle usłyszała, to i jej bardzo się spodobał. I, i ona chciała jechać teraz do Japonii. W szczególności, że tym sposobem mogła dalej być ze swoją najlepszą przyjaciółką. W ciągu kolejnych miesięcy, więc Lucy i Louise zaplanowały wspólny wyjazd. Wszystko brzmiało super. Cieszyła się, że w końcu odłoży wystarczająco duże pieniędzy, aby spłacić swoje długi. I przy okazji pozna trochę lepiej Tokio, miasto, w którym wcześniej jako Desa była tylko dosłownie przejazdem. I w końcu, na początku maja 2000 roku, dwie przyjaciółki wsiadły na pokład samolotu lecącego do Tokio. Z wyprzedzeniem poprzez znajomą Emmy wynajęły pokój w hostelu, w hostelu, który nazywał się Sasaki House. Było to w dzielnicy Sendagaya, w całkiem dobrej lokalizacji, na tyle blisko, że mogły nawet codziennie chodzić pieszo do słynnej Shibui. Hostel i ich pokój podobno okazał się być rozczarowaniem, był podobno dosyć zapuszczony, stary i ciasny. Ale przynajmniej na razie do czasu, aż nie znajdą pracy i nie odłożą pieniędzy, tylko na tyle mogły sobie pozwolić. Ostatnio też był dosyć blisko dzielnicy znanej jako Ropongi. Dzielnica, która to też jest znana z Tokio, z tego, że skupia właśnie wielu obcokrajowców w Tokio. I to właśnie tam dziewczyny miały nadzieję znaleźć pracę, kierowane wskazówkami Emmy, bo to ona też tam pracowała. I faktycznie, już w pierwszych dniach swojego pobytu, Lucy i Luis znalazły razem pracę w tym samym miejscu w klubie czy w barze o nazwie Casablanca. I teraz trzeba chyba wyjaśnić, co dokładnie obejmowała praca hostesy. Bo w tym wypadku jest to chyba fenomen dosyć specyficzny właśnie dla Japonii. Casablanca to był taki bar z muzyką na żywo. Zwykle właśnie był tam jakiś zespół czy ktoś, kto śpiewał, i Barton zatrudniał dużo obcokrajowców zwykle na lewo. I po zaginięciu Lucy pojawią się relacje, że zatrudnione w tym barze kobiety zajmowały się prostytucją, ale nie była to prawda. Richard Perry, brytyjski korespondent w Tokio, który napisał później książkę o tej sprawie o tytule People who eat Darkness, ludzie, którzy jedzą ciemność. On tam dosyć dokładnie opisuje pracę hostesy i wyjaśnia, na czym to polega. I on porównuje to właśnie może bardziej do takiej współczesnej gejszy, które wcale nigdy prostytucją się nie zajmowały, wbrew niektórym fałszywym stereotypom. Można w skrócie powiedzieć, że zadaniem hostesy było zagadywanie i dotrzymywanie towarzystwa gościom tego baru. A goście ci to byli albo właśnie inni obcokrajowcy, którzy po prostu może czując się zagubieni i osamotnieni w Japonii szukali towarzystwa innych gaijinów, czyli innych obcokrajowców. Ale jednak w dużej mierze gośćmi tych barów byli japońscy mężczyźni, często biznesmeni i często dosyć samotni, ale zwykle mówiący po angielsku, ponieważ też ta praca nie wymagała znajomości japońskiego. I do tego właśnie ta praca się ograniczała do rozmawiania z gościem, zabawiania go, przynoszenia mu drinków, więc to też była taka praca kelnerki. Też właśnie między innymi o to chodziło, żeby ci goście kupowali coraz to nowe drinki, które oczywiście nie kosztowały mało. I dziewczyny właśnie miały wciskać im drogi, alkohol i tym samym zarabiać prowizję. Miały zabierać ich rozmową czy śpiewać z nimi karaoke, Innymi słowy, być taką przyjaciółką, towarzyszką za pieniądze, ktoś mógłby powiedzieć, że ciężko sobie wyobrazić, że ci mężczyźni płacili krocie tylko po to, aby sobie porozmawiać z kobietą. Ciężko uwierzyć, że nie chodziło o coś więcej. Ale, jak pisze Richard Perry w swojej książce, takie przekonanie może wynikać jedynie właśnie z nieznajomości japońskiej kultury, w której właśnie obserwuje się czasem zatrudnianie kogoś do utrzymania nam towarzystwa, zabawienia nas, takiej gejszy właśnie. I prostytucja nigdy nie wchodziła i nie wchodzi w zakres tej pracy. Zamiast oczywiście nie oznacza to, że nie zdarza się, że hostesy nie sypiają z gośćmi, których tam poznają, ale w każdym wypadku to jest wyłącznie ich wyborem. Nie jest to coś, czego ta praca od nich w żadnym wypadku oczekuje. Były, a pewnie też są właśnie w wropągi, kluby, wszelkiej maści, ponieważ ta okolica słynie z życia nocnego. Są mi zwykłe dyskoteki, kluby nocne, są bary z hostessami, takie jak Casablanca, są kluby ze striptizem i tak dalej oczywiście. Wszystko, co możemy sobie wyobrazić, pewnie się tam znajdzie. Ale praca w Casablance nie wymagała niczego poza podawaniem drinków i rozmowy. Richard Pry wyjaśnia w swojej książce, że jeżeli hostessy na coś narzekały... To najczęściej na nudę, bo jeżeli ktoś płaci za to, aby kobieta z nim rozmawiała, to możliwe, że jest tak dlatego, że jest nudny. I że właśnie na tą nudę te kobiety narzekały, bo ile można prowadzić te same rozmowy, zawsze być miłym i zawsze udawać zainteresowanie. Nawet gdy nasz gość, klient jest najmniej interesującą osobą na świecie. Lucy podobno nawet opisała swojej mamie, że praca ta trochę przypomina bycie stewardsą, która że jest na ziemi, a nie w samolocie. Była to też praca znacznie mniej męcząca, bo dziewczyny pracowały jedynie po 4-5 godzin dziennie, czy też wieczorem. I znacznie więcej zarabiały. W szczególności jeżeli klient, gość powracał. Jeżeli powrócił do badu prosząc konkretnie o towarzystwo Lucy czy Louise czy innej dziewczyny, ponieważ ją polubił podczas ostatniej wizyty, to musiał więcej zapłacić właśnie za wybranie sobie hostesy. No a ona później otrzymywała z tego prowizję. Więc przyjaźnienie się z klientami było gdzieś tam zachęcane. I zachęcano je też do wymienia się numerami telefonów z klientami czy. Czy pisania z nimi e-maili, tak aby gdzieś tam utrzymać tę znajomość i aby ci goście wracali akurat konkretnie do tego jednego baru, do tej jednej dziewczyny, a nie szli do jakiegokolwiek innego. Kluby te też zachęcały do tego, aby te kobiety umawiały się z tymi gośćmi na randki, co moim zdaniem brzmi już znacznie mniej bezpiecznie, ale zachęcano je właśnie do tego, aby gdzieś tam umawiały się z tymi gośćmi. Poza klubem i gdzieś tam utrzymywały z nimi znajomość. Taka randka, taka relacja nazywała się wtedy Dohan, i oczywiście naciskano, aby randka ta zawsze kończyła się nigdzie indziej, tylko w kasablance, w klubie. Aby jeszcze bardziej przynieść temu klubowi zyski, a się prowizję. Na początku, podobno, Lucy czuła się mocno zagubiona i miała trudności ze znalezieniem równowagi w tym wszystkim. Czuła też presję, aby. Spodobać się gościom baru, aby zaskarbić sobie kilku z nich, tak aby ci powracali do tego klubu, bo w innym wypadku pewnie poproszono by ją o zwolnienie się. A przecież to właśnie na zarobieniu pieniędzy na pracy najbardziej jej zależało. W swoim pamiętniku pisała o kiepskim humorze na początku pobytu w Japonii, o plusach i minusach tej pracy. Dużym minusem było m.in. to, że ta praca wymagała picia alkoholu z klientami. Co, jak sądziła, też nie wpływało dobrze na jej zdrowie. Ale po około miesiącu było lepiej. Poza pracą też Lucy i Louis poznały wielu innych obcokrajowców, turystów, podróżników, innych ludzi pracujących w Tokio i zaczęły nawiązywać sporo nowych przyjaźni. 9 czerwca Lucy poznała Scotta Frasera, amerykańskiego żołnierza, który stacjonował wtedy w Tokio i który podobno bardzo jej się spodobał. Spotkali się kilka razy i możliwe, że ta znajomość przerodziłaby się w związek, gdyby nie to, że za niedługo ślad po Lucy zaginie. Przez resztę miesiąca jednak jej pamiętnik zacznie wypełniać się wpisami jedynie o Skocie, o tym, że jej się podoba o jej rosnącym uczuciu do niego. Nagle życie w Tokio zaczęło nabierać barw. Więc pod koniec czerwca, jak później opowie Louise, wszystko zaczęło iść znacznie lepiej. Obie zaczęły zbierać sobie stałych gości w tym barze. Dostały też swoje pierwsze wypłaty, całkiem przyzwoite jak na początek, i cieszyły się, że w końcu powoli wszystko idzie zgodnie z planem. Wróciły razem z pracy z piątku na sobotę. Późną nocą, a w zasadzie wczesnym porankiem, piły herbatę w hostelowej kuchni i rozmawiały o swoich planach i o tym, że w końcu zaczyna im się tam podobać. Poszły spać, pospały do późna. Po czym Lucy wstała, umyła się, ubrała i wyszykowała na spotkanie, po czym wyszła. Miała jednak wrócić wieczorem, ponieważ tamten wieczór obie z Luis miały wolne i aby uczcić swój sukces i swoją pierwszą wypłatę, miały zamiar wyjść pobawić się na mieście. Była sobota. Luis niestety nie wiedziała wtedy za wiele o tym, co Lucy robi, z kim się spotyka tamtego popołudnia, ale jej przyjaciółka zadzwoniła w ciągu dnia kilka razy, aby dać jej znać, gdzie jest i co się dzieje. Pierwsza zadzwoniła około 17.00. Okazało się, że miała właśnie taki dohan, czyli takie spotkanie z mężczyzną poznanym w tym klubie. Zadzwoniła, by powiedzieć, że jest on bardzo fajny i że jadą razem gdzieś na plażę, aby coś zjeść. Zadzwoniła używając jego telefonu komórkowego, ponieważ swojego jeszcze wtedy nie posiadała. Powiedziała, że powinna wrócić do domu za około 2 godziny. Lucy brzmiała na zadowoloną, wszystko chyba było ok. O 19.00. Kolejny telefon. Spóźni się, będzie dopiero za godzinę, ale ten mężczyzna jest bardzo fajny. Są właśnie razem gdzieś na plaży i podawał jej nawet telefon komórkowy, z którego Lucy właśnie dzwoni. Dał jej też butelkę drugiego szampana. Lucy powiedziała, że wypiją ją razem z Louis z tego wieczoru. Zdawała się być w świetnym humorze. Powiedziała, że zbiera się właśnie do wyjścia i że będzie z w hostelu najpóźniej za godzinę. Ale nie wróciła. To był ostatni raz, kiedy ktokolwiek będzie rozmawiał z Lucy. Praktycznie od razu też dała Louis powody do paniki. Louis wiedziała chyba, że powodem, dla którego Lucy dzwoniła, było właśnie to, aby dać sobie nawzajem znać, że wszystko jest w porządku, dać sobie znać, gdzie jest i informowały się zawsze nawzajem o tym, gdyby więc Lucy zmieniła plany i chciała zostać gdzieś na dłużej, zostać na noc, na pewno nie zrobiłaby tego bez uprzedniego dania jej o tym znać. Więc już od razu Louise zacznie panikować i zacznie szukać przyjaciółki. Najpierw pójdzie do klubu, w którym panowały się tamtego wieczoru bawić. Z nadzieją, że może Lucy poszła prosto tam, ale nie znalazła jej. Zadzwoniła tamtej nocy do swojej mamy, do kilku znajomych, była za granicą nie znała języka, nie do końca wiedziała, co ma robić. W końcu z samego rana w poniedziałek pojawiła się na posterunku policji dzielnicy Azabu, to był najbliższy jej posterunek, i próbowała oficjalnie zgłosić zaginięcie swojej przyjaciółki. Nie była pewna, czy coś to dało, więc prosto stamtąd poszła też do brytyjskiej ambasady prosić o pomoc. Poinformowała też rodzinę Lucy i teraz do Japonii przylecą jej młodsza siostra i jej ojciec. Wszyscy przy pomocy ambasady przede wszystkim będą próbowali odnaleźć się w tym kraju i Dojść do tego, jak w ogóle zacząć poszukiwania. Zgłosili jej zniknięcie, ale co dalej? Dwa dni po zniknięciu Lucy, Louise otrzymała dziwny telefon. Telefon od uprzejmego mężczyzny, mówiącego świetnie po angielsku, ale ze słyszalnym japońskim akcentem. Nazywam się Akira Takagi, powie. Dzwonił na prośbę Lucy Blackman. Nie można jej teraz niepokoić. Uczy się i praktykuje nowy sposób życia. Uczy się i praktykuje nowy sposób życia. Bardzo dużo już nauczyła się w tym tygodniu i nie możemy jej przerywać. Po kilku pytaniach Luis wyjaśnił dalej: Ja poznałem Lucy w niedzielę, a w sobotę, czyli w dzień jej zniknięcia, Lucy spotkała się z naszym guru. Miała wpaść na niego, gdy wracała pociągiem do domu, i zdecydowała się dołączyć do ich grupy. Sam zresztą nazwał ich grupę sektą. Powiedział, że ich siedziba znajduje się w mieście Chiba, to jest na wschód od Tokio. Ich grupę nazwał grupą Newly Risen Religion. Akira Takagi nawet cierpliwie przeliterował jej tę nazwę. Odmawiał jednak, gdy tylko Louis prosiła o rozmowę z Lucy, chociażby o zamienienie kilku słów, aby upewnić się, że wszystko z nią w porządku, ale jej prośba nie została spełniona. Mężczyzna po drugiej stronie rozłączył się, natomiast Louise oddzwoniła i ten grzecznie zgodził się na dalszą rozmowę z nią. Wciąż jednak powtarzał to samo. Lucy nie chce wracać do normalnego świata. Nie była zadowolona ze swojego życia, ma długi, nie układało jej się. Chce zacząć od nowa, z ich sektą. Wyśle też list do Casablanki, aby poinformować, że się zwalnia. Teraz planuje i układa sobie lepsze życie. Scott też powinien zrozumieć. Kimkolwiek więc był ten mężczyzna, dużo wiedział o Lucy. Nie był to więc na pewno tylko telefon od jakiegoś żartownisia. Dzwoniący wiedział o długu Lucy, wiedział o Skocie, o tym, gdzie pracowała. Czy więc ta historia o sekcie była prawdą czy nie, dzwoniący na pewno miał dużą wiedzę i jakieś pojęcie o tym, co stało się z Lucy Blackman. Louis w czasie telefonu wielokrotnie prosiła. O adres tej grupy, sekty, gdzie dokładnie się znajdują. Ale ten nie chciał jej udzielić tej odpowiedzi. Zapytał za to o jej adres, o adres Louise w Sendagai. Bo jak wyjaśnił, Lucy chciała odesłać jej kilka swoich rzeczy, których już nie będzie potrzebować na swojej nowej drodze życia. Przecież mieszkamy razem w tym samym pokoju, w tym samym hostelu, odpowie przytomnie Louise. Lucy dobrze zna nasz adres. Całe pytanie wydało jej się bez sensu. Nagle stała się jeszcze bardziej czujna. Skłamała, że nie ma jej teraz w domu i nie pamięta adresu hostelu. Zaraz przyszedł jej do głowy jednak kolejny pomysł. Ja też chcę dołączyć do waszej sekty. Ja też mam problemy, rozumiem decyzję Lucy i też chciałabym do was dołączyć. Gdzie mam przyjechać? Gdzie mam się zgłosić? Pytała. Mężczyzna wymigał się, że nie można do nich dołączyć, tak od, że musi się poradzić swojego guru, bo to on o tym decyduje. W końcu zakończył rozmowę i rozłączył się. Lucy zaraz zgłosiła ten dziwny telefon na policję i niedługo później, przede wszystkim w Wielkiej Brytanii najpierw zaczęły pojawiać się wiadomości o młodej Angielce, uprowadzonej przez japońską sektę. Ale nikt nie wiedział, gdzie i jak w ogóle zacząć szukać. Krzyba to miasto zaraz na wschód od Tokio, liczące sobie prawie milion mieszkańców. A w tamtych czasach, przed różnych grup, sekt, było w Japonii tysiące. Nikt nie wiedział, jak i w ogóle, gdzie zacząć szukać. Chociaż jej rodzina oczywiście miała zamiar obsługować, mimo że na początku nie było im łatwo. Ojciec i siostra, Lucy, przylecieli do Tokio. Ale oczywiście na początku bariera językowa, bariera kulturowa, wszystko to powodowało, że nie do końca czasem rozumieli zachowanie policji, mieli problemy z komunikacją, z porozumieniem i w ich odczuciu na początku przynajmniej policja wykazała bardzo małe zainteresowanie. I zdali sobie sprawę, że aby cokolwiek zdziałać, muszą wzbudzić jak największe zainteresowanie, zarówno w Japonii, jak i w Wielkiej Brytanii. Zaczęli więc kontaktować się z prasą. Odpowiadać na ich pytania, zgodzili się udzielać wywiadów stacjom japońskim i brytyjskim, dedukowali, rozdawali, rozwieszali ulotki ze zdjęciem Lucy, z informacjami po japońsku i angielsku. W tamtym czasie łącznie rozprowadzonych w Tokio zostanie ponad 30 tysięcy takich ulotek. W pewnym momencie, prawie że na każdym rogu, przynajmniej w dzielnicy Ropongi, wisiał plakat ze zdjęciem uśmiechniętej Lucy. Rodzina zdołała nawet zwrócić uwagę ówczesnego premiera Wielkiej Brytanii, Tony'ego Blaira, który tak się złożyło akurat w lipcu tamtego roku, przyleciał do Tokio na szczyt G8. I Tony wtedy, w czasie rozmowy z japońskim premierem, poruszył tę sprawę i poprosił o ingerencję. Oczywiście teraz premier nie mógł zignorować takiej prośby. I zaraz tokijska policja poczuła na swoim karku oddech polityków. zdaje sobie sprawę, że świat na nich patrzy i że muszą znaleźć zaginioną jak najprędzej. Prześwietleni zostaną wszyscy nowi znajomi Lucy z Tokio, w pierwszej kolejności jej prawie że chłopak, Scott Fraser, który jednak na tamten dzień i na noc jej zaginięcia miał murowane alibi, bo spędził ten czas na morzu. Pamiętacie, Scott był wojskowym i w tamtym czasie był na lotniskowcu, USS Kitty Hawk tak się nazywał. Co ciekawe, śledczy odkryją też, że... Krótko potem, gdy Lucy zadzwoniła do Luis w sobotę wieczorem, mówiąc, że wróci do domu za około godzinę, chwilę potem zadzwoniła też do Scotta ze swojego nowego telefonu. Ale ponieważ Scott był na służbie, nie odebrał, ale Lucy nagrała mu krótką wiadomość głosową, pytając, czy ma czas, aby spotkać się następnego dnia. Jako następnych w kolei prześwietlono wszystkich gości Casablanki. W szczególności tych, którzy mieli jakąś bliższą znajomość z Lucy. przeglądano się też samej Louise Phillips, bo niektórzy uznali za dziwne, że Louise tak szybko podniosła alarm, gdy Lucy nie wróciła do hostelu na noc. Tak jakby wiedziała, że coś jej się stanie tamtej nocy. Policjanci uznali też za dziwne, że mimo tego, że były tak bliskimi przyjaciółkami. Dzieliły razem pokój, znały się od dziecka, chodziły razem do pracy, w zasadzie wszystko robiły razem. I Louise wiedziała wiele o znajomościach, o przyjaciołach Lucy, o jej klientach z Casablanki, ale jakoś tak się złożyło, że akurat nie wiedziała zupełnie nic o mężczyźnie, z którym Lucy akurat tamtego dnia wyszła na randkę. O wszystkich innych wiedziała, a o tym nie. Zabów na początku było dużo. Niełatwo też było zidentyfikować od razu wszystkich gości Casablanki. Ci, którzy pojawiali się tam często, którzy na przykład wymieniali e-maile z Lucy, byli tacy, którzy pojawiali się tam często. Był też taki mężczyzna, który wymieniał e-maile z Lucy, potem gdy poznał ją w Casablance, ale i on został wykluczony. Ale podobno już na początku policjanci dowiedzieli się o jednym mężczyźnie, który również często pojawiał się w Casablance, ale nikt chyba nie znał jego nazwiska, nie potrafił go zidentyfikować, a miało w nim być coś dziwnego. Wtedy też stworzono jego, powiedzmy, portret pamięciowy, ale z tak niewieloma szczegółami, że prowadził do nikąd. W drugiej połowie lipca policjanci zajmujący się zaginięciem Lucy otrzymali list. List ten był nadany 17 lipca. W ciebie, właśnie. Był napisany na komputerze, ale odręcznie podpisany. Podpisany nazwiskiem Lucy Blackman. Brzmiał mniej więcej tak: Zniknęłam z własnej woli i nic mi nie jest. Proszę, wróćcie do Anglii i przestańcie mnie szukać. Obiecuję, że zadzwonię do Was po Waszym powrocie. Jednak cały list był napisany w takim nienaturalnym, sztywnym angielskim, z błędami stylistycznymi. Błędami, których raczej nie robią osoby, których pierwszym językiem jest angielski. Do tego był jeszcze podpis. I bliscy powiedzieli, że podpis trochę przypominał podpis Lucy. Ale wyglądał trochę tak, jakby ktoś bardziej tak nieudolnie próbował skopiować jej podpis, na przykład mając go przed sobą, mając próbkę jej pisma czy jej podpisu i próbując ten podpis skopiować. Znów zdawało się więc, że list ten mógł zostać wysłany przez kogoś, kto wiedział coś o Lucy i może nawet był w posiadaniu jej notatek, widział jej pismo, skoro wiedział, jak ten podpis podrobić. No i znów pojawiało się to samo miasto. Chiba, czyli miejsce, z którego miał dzwonić ten mężczyzna przedstawiający się jako Akira. Wszystko było więc bardzo dziwne. Prasa zaczęła pisać o podejrzanych sektach uprowadzających obcokrajowców. Odkopano też informację o zaginięciu innej kobiety z zagranicy, Tiffany Fordham. Ta sprawa mnie zainteresowała, ponieważ okazało się, że Tiffany była Kanadyjką pochodzącą z Calgary. Które zaginięcie było dosyć podobne do zniknięcia Lucy. Tiffany wyszła z klubu, w którym pracowała, ponieważ ona również była hostessą w Tokio. Wyszła z klubu pewnego wrześniowego dnia w roku 1997 i słuch po niej zaginął. Nie wróciła do domu, czy do pokoju, który wynajmowała. Jej nazwisko i sprawa jest krótko wspomniana w książce Parego, ale w prasie znalazłam o niej tylko kilka wzmianek. I to zwykle właśnie mówi się o niej przy okazji sprawy Lucy Blackman. Do dziś chyba nie wiadomo, co stało się z Tiffany. Możliwe, że nie miała ona bliskich, którzy może poduszyliby dla niej niebo i ziemię, tak samo jak Lucy, dlatego jej zagnięcie przeszło niezauważone. Te polityczne wpływy spowodowały też, że przez następne tygodnie w roiło się od policji. Wszystkie kluby, bary, ich pracownicy, właściciele, goście, wszyscy byli prześwietlani. Wypadywano przede wszystkim hostesy, czy wiedziało o jakimś kliencie, gościu, który był dziwny, niebezpieczny. I przykre jest to, że prawie każda miała jakąś historię do opowiedzenia: o wyjątkowo natrętnym czy zboczonym gościu, o kimś, kto przekraczał granice. I no, mimo, że właśnie ta praca hostessy była czasem, powiedzmy, reklamowana jako taka bardzo łatwa praca, właśnie dla obcokrajowców w Tokio, ani nie wymagająca znajomości języka, i tak naprawdę polegająca głównie na rozmawianiu czy śpiewaniu karaoke i bawieniu się w klubach, po tym wszystkim wcale chyba jednak nie brzmi to zachęcająco. Ale już wtedy zauważono, że wiele z tych hostess miało bardzo podobną historię do opowiedzenia. Historię w każdym wypadku prawie, że identyczną. Nie wszystkie chciały o tym mówić, nie wszystkie chciały o tym rozmawiać, ale na tę historię natrafił również ojciec Lucy, który sam zaczął chodzić po tych barach i wypytywać. I historia ta brzmiała mniej więcej tak. Kobiety były zapraszane na randkę przez znanego im gościa klubu, którego uważały za niegroźnego. Zdążyły go już tam do jakiegoś stopnia poznać i był uważany za zaufanego. Ten mężczyzna zapraszał je w którymś momencie do swojego mieszkania, przy plaży. Zawsze opisywały podobny budynek: taki niepozorny budynek z typowymi wakacyjnymi mieszkankami, które mogą wykupować lub wynajmować mieszkańcy Tokio, którzy chcą sobie na przykład spędzić weekend za miastem. Wszystkie opisywały mniej więcej taki sam blok, otoczony palmami, zaraz przy plaży i przy marinie. Wszystko to przyniało niezwykle podobnie do tego, co Lucy powiedziała Louise przez telefon przed swoim zniknięciem, że jedzie do mieszkania tego mężczyzny nad morzem. I historia tych kobiet brzmiała zawsze mniej więcej tak. Rzeczywiście byli na randce, wychodzili coś jeść, czy napić się, byli na plaży, czy wracali do mieszkania, ten mężczyzna grał na gitarze, śpiewali razem. Jednak każdej z tych kobiet, w którymś momencie w tym mieszkaniu, urywał się film. Straciła przytomność i budziła się wiele godzin później w łóżku czy na kanapie. Zupełnie zdezorientowana. Wiele z nich podejrzewało, że wcześniej dosypano im czegoś do drinka. Ale zwykle budziły się ubrane, bez śladów przemocy na ciele, bólu czy jakichkolwiek śladów, że coś było nie w porządku. A ten mężczyzna dalej był dla nich miły, zachowywał się czasem tak w stylu o, chyba za dużo wypiłaś zeszłej nocy, film ci się urwał, więc położyłem cię spać po czym zawoził je do domu. A potem zwykle ta znajomość się urywała. I to wszystko powodowało, że wiele tych kobiet nie było tak zupełnie pewnych, co się stało i czy w ogóle coś się stało. Bo zastanawiały się, czy została zgwałcona, a może serio, za dużo wypiłam, może serio coś wzięłam, ale nic mi się nie stało. Niektóre zastanawiały się, może faktycznie coś mi podał, ale wcale mnie nie zgwałcił, skoro obudziłam się ubrana i wszystko zdawało się być w porządku. To wszystko więc gdzieś tam siało w nich tylko większą niepewność. Były też kobiety, które były pewniejsze, że coś im zdobiono, ale większość z nich, zdecydowana większość z nich nikomu o tym nie mówiła i nie szła tego zgłosić na policję. Większość z nich sądziła, że usłyszą tylko klasykę obwiniania ofiar. Do tego dochodziło oczywiście problemy z komunikacją, brak znajomości języka. Czy fakt, że wiele zagranicznych hostes często pracowało nielegalnie, będąc tam na wizach turystycznych, oraz też, że hostesy w takich klubach były nie nie wiem, powiedzmy, szczególnie poważnie przez japońskie społeczeństwo i tym samym przez policję. Dowodem na to może być historia amerykanki Katie Vickers, która była jedną z ofiar i która po wszystkim skończyła mocno pod bardzo słabo się czuła, przez kilka dni bolała ją głowa i zbierało ją na wymioty. Jej szef, usłyszawszy jej historię, zabrał ją od razu do lekarza i na policję. Tam Katie opisała, co jak podejrzewa się stało, gdzie znajduje się mieszkanie tego mężczyzny, którego ona akurat znała pod imieniem Koji. Sądziła, że potrafiłaby zabrać policjantów z powrotem w tamto miejsce i wskazać im to mieszkanie. Podała też numer telefonu tego mężczyzny. Ale nigdy nic z tym nie zdobiono. Mimo, że towarzyszył jej Japończyk, jej szef, który wszystko tłumaczył i we wszystkim pomagał, nikt na posterunku nie wziął ich na poważnie. Jej głoszenie spisano, trafiło ono gdzieś tam do właściwego folderu i nic więcej z nim nie zrobiono. Gdy usłyszała o zniknięciu Lucy, Katie poszła raz jeszcze na policję. Sądziła, że za wszystkim może stać ten sam mężczyzna. A niedługo po niej i inne kobiety zaczęły zgłaszać się na policję z tą samą historią. Zawsze opisywały to samo mieszkanie nad morzem, wokół były palmy, urywał mi się film. I za każdym razem opisywały mniej więcej tego samego mężczyznę, ale każda z nich znała go pod innym imieniem. To wtedy też dzięki ich współpracy udało się ustalić, o który kompleks mieszkaniowy chodziło. Było to Zushi Marina, około godzinę jazdy na południe od Tokio. Wszystkie kobiety zgadzały się, że to właśnie o to osiedle chodzi. Ale ponieważ upłynęło już tyle czasu, żadna nie potrafiła wskazać konkretnego mieszkania. Zaczęły jednak powoli pojawiać się wskazówki, że to może być właściwy trop, ponieważ ustalono też, że na krótko przedtem, gdy Lucy wyszła z hostelu, tamtego dnia, gdy zniknęła, ktoś do niej zadzwonił na hostelowy telefon. I połączenie to zostało wykonane właśnie z Zushi, więc był to kolejny zbieg okoliczności. Niestety nie było wtedy możliwym ustalenie, do kogo ten telefon mógł należeć, to znaczy policja znała, poznała numer tego telefonu, ale ponieważ był to po prostu telefon na kartę, wtedy jeszcze w Japonii nie było wymogu, aby takie telefony rejestrować i tym samym były one zupełnie anonimowe. Ale zdecydowano się na dosyć prosty ruch, to znaczy po pierwsze postanowiono wykluczyć, czy może w tym kompleksie mieszkaniowym w Zushi Mieszka lub do niedawna mieszkał ktoś, kto na przykład ma już jakiś wyrok, bo to te osoby należałoby w pierwszej kolejności sprawdzić, mimo że zdawałoby się to być prawie zbyt łatwe czy zbyt piękne, aby wszystko było takie proste. Znaleźli jednak nazwisko jednego mężczyzny właściciela apartamentu numer 4314. I wyrok, jaki miał, w zasadzie pasował do profilu sprawcy, którego szukali, ponieważ ten dwa lata wcześniej Został przyłapany na podglądaniu kobiet w toalecie publicznej z kamerą w ręku. Prawdopodobnie próbował je nagrywać. Otrzymał wtedy za to tylko, niestety, niewielką grzywnę. I to naprawdę niewielką była to równowatość bodajże pięćdziesięciu kilku dolarów. Ale dzięki temu, że został aresztowany, zrobiono mu wtedy zdjęcia i teraz policja była w posiadaniu tej fotografii. Mogli zobaczyć, jak ten mężczyzna wyglądał. Pokazano jego zdjęcie Katie i kilku innym kobietom, które zgłosiły się już do tego czasu na policję i wszystkie rozpoznały w niej właśnie swojego byłego klienta czy znajomego, tego, przy którym urwał im się film. Mimo, że każdy z nich przedstawił się pod innym imieniem. Koji, Kenzie, Akira. W rzeczywistości okazał się nazywać Yoji Obara. Policja postanowiła nie aresztować go tak od razu, a zamiast tego wysłać za nim dyskretny patrol i obserwować jego ruchy. Jak się okazało, Yoji był bardzo zamożny. Posiadał wiele domów i mieszkań oraz samochodów. Wiele z domów, które były w jego posiadaniu, były albo na wynajem, a niektóre zatrzymywał dla siebie. I tak naprawdę nie musiał w tamtym czasie już pracować. Praktycznie cały jego dochód teraz przechodził właśnie z wynajmu i z kilku mniejszych firm, które miał. I grzebiąc tak, odkryli również że kilka miesięcy wcześniej, 6 lipca tak dokładnie, a więc kilka dni po zniknięciu Rusji, do innego jego mieszkania w miejscowości Misaguchi wezwano policję, ponieważ właścicielka czy jakaś zarządzająca tym budynkiem poskarżyła się, że od kilku dni z jego mieszkania dochodzi dziwny hałas. I nigdzie nie znalazłam opisu, co to był dokładnie za hałas, ale musiało to być na tyle dziwne czy nieprzyjemne, że aż zdecydowała się wmieszać w to policję. Policjanci więc zapukali do jego drzwi i otworzył im podobno zapocony, zmęczony mężczyzna, ubrany jedynie w spodnie od piżamy, który wyglądał, można powiedzieć, na zasapanego, jakby dopiero co skończył biec maraton. Przepraszam za hałas, powiedział im, właśnie remontuje łazienkę. I stąd te dźwięki, które mogą przeszkadzać sąsiadom. Zgodził się wpuścić policjantów do mieszkania. Ale nie wpuścił ich do łazienki. Rozmawiali jedynie w przedpokoju. Powiedział, że skoro nie mają nakazu, to nie mogą od niego wymagać, że pozwoli im mieszkować po swoim mieszkaniu. Funkcjonariusze zapamiętali wtedy, że w mieszkaniu znajdował się m.in. worek z cementem oraz jakiś inny worek wypełniony jakimiś innymi, niejasnymi rzeczami, przedmiotami. Ale oczywiście, ponieważ nie mieli uprawnień, aby przeszukać mieszkanie, nie mieli też żadnych podstaw wtedy jeszcze. Lucy dopiero co zaginęła i przypuszczam, że oni nawet nie mieli pojęcia o jej zniknięciu, ani o tym, że Jodzi Obala był z nią w jakikolwiek sposób powiązany. To było jedynie zgłoszenie w związku z dziwnym hałasem i tyle. Pouczyli więc go tylko i zostawili w spokoju. Ale oczywiście gdzieś w dokumentach został tego ślad, że policja została do niego wezwana akurat w czasie Tuż po zaginięciu Lucy. Owara z jakiegoś powodu remontuje swoją łazienkę i używa do tego cementu. Sprawdzono też kamery rejestrujące przejazd samochodów. Przypuszczam, przy jakiejś autostradzie prowadzącej do Tokio. Możliwe, że były to płatne autostrady czy coś w tym stylu, i po prostu przejazd wszystkich samochodów był gdzieś tam rejestrowany. I okazało się, że, może nie można było powiedzieć, że to Yoji na pewno prowadził, ale okazało się, że jego samochód. Przejechał właśnie z Zushi do Tokio, krótko przed zniknięciem Lucy tego samego popołudnia, po czym wrócił z powrotem do Zushi, co pasowałoby do tego, że ktoś odebrał Lucy w Tokio, tak jak byli umówieni, i pojechali razem na plażę. Na podstawie tego wszystkiego policja zaaresztowała Jodze Obarę 12 października. Nie mogli go jeszcze oficjalnie zaaresztować za zniknięcie Lucy Blackman. Wciąż wszystko, co na niego mieli w tym wypadku, było zbyt poszlakowe, ale to im wystarczyło, aby zaaresztować go za gwałt na pięciu kobietach, które do tego czasu się zgłosiły. Mieli nadzieję, że to śledztwo pomoże im poniekąd rozwiązać sprawę Lucy, że w czasie biegu śledztwa więcej rzeczy wyjdzie na światło dzienne albo może Obara sam się przyzna. Jeżeli na to liczyli, to niestety Obara utrzymywał swoją niewinność przez cały czas. Ciekawym jest to, że większość dostępnych zdjęć od jego Obary to były zdjęcia z jego młodości, lecz w czasie zatrzymania mężczyzna miał 48 lat. Ten podobno miał jakąś dziwną awersję do robienia zdjęć i odmawiał ich przy każdej okazji. Nigdy nie chciał być na zdjęciu. Co jest ciekawe, bo jak się zaraz okaże, bardzo lubił robić zdjęcia i nagrywać innych. Podobno nawet nie zgodził się zrobić sobie zdjęcia do dyplomu, gdy skończył studia. A gdy policjanci go zaaresztowali teraz w roku 2000 i oczywiście zgodnie z procedurami musieli wykonać mu zdjęcia, to ten zupełnie odmówił współpracy. Nie chciał patrzeć w obiektyw, patrzył gdzieś w bok albo w dół. I kim był ten cały Yoji Obara? Może teraz krótko o nim. Jak się okazuje, przyszedł na świat jako Kim su Jong w japońskim mieście Osaka. Urodził się w rodzinie o koreańskich korzeniach, która jednak od dłuższego czasu była w Japonii. Nie było to podobno coś, do czego Joji Obada się zwykle przyznawał, czy z czego był można powiedzieć „dumny“. Zwłaszcza w młodości, bo Koreańczycy wtedy byli zazwyczaj w Japonii postrzegani jako tacy obywatele drugiej kategorii i niekoniecznie mieli równe szanse w szkole, w pracy. W porównaniu z Japończykami. Dlatego też w młodości używał nazwiska Seisho Hoshiyama, lecz wchodząc w dorosłość, zmienił je na Yoji Obara lub Ohara, ponieważ podobno zapis jego nazwiska można czytać na różne sposoby. I to nazwisko, które najwyraźniej zupełnie sobie wymyślił, podobno brzmiało też dla Japończyków trochę dziwnie i nienaturalnie. Podejrzewali, że próbował on stworzyć japońskie nazwisko, które będzie brzmiało tak trochę, nie wiem, po amerykańsku. Amerykańska kultura go podobno też interesowała. Ponieważ Yoji Obara lub Ohara brzmi dla Japończyków trochę jak George Ohara, czyli takie amerykańskie nazwisko. Nie da się ukryć, że Obara może nie miał łatwego startu w życiu, ale z czasem bardzo się wzbogacił, dzięki temu, że miał wykształcenie i że odziedziczył niemały spadek po swoim ojcu, Udało mu się znacznie wzbogacić, m.in. dzięki inwestycjom i zakupowi nieruchomości. Szczególnie w latach 80. i 90., bo to na te czasy przypadał ten właśnie taki, ten słynny rozwój japońskiej gospodarki, która rozkwitła wtedy do niesamowitych rozmiarów. Oba więc z tym tego czasu posiadał wiele domów, mieszkań w całej Japonii. Co ciekawe, miał też mieszkanie w samym Ropongi. Do tego był właścicielem małej, eleganckiej restauracji serwującej ramen. Jak się okaże, posiadał masę zagranicznych samochodów. Astona Martina z 1964 roku, Bentleya, BMW, kilka Porsche, Mercedesa, Ferrari. Była to podobno kolekcja, z której był dumny. Ludzie, którzy go znali, mówili właśnie, że na każde spotkanie zajeżdżał innym samochodem. Ale to też powodowało, że jeszcze dziwniejszym zdawało się, że ten mega zamożny inwestor, który w sumie ma tyle biednych wpływów, że nie musi pracować, spędzał swój dzień mieszając beton i samodzielnie remontując swoją łazienkę zamiast kogoś do tego wynająć. Poza tym swoim bogactwem jednak, Yoji Obada stawał się nie mieć absolutnie żadnych bliskich, znajomych czy przyjaciół. Wszystkie jego znajomości były albo powierzchowne, albo jedynie czysto biznesowe. Co może też wyjaśniać, dlaczego musiał chadzać do balów w Ropongi, na przykład. I płacić za towarzystwo. W jego życiu w zasadzie była tylko jedna bliska mu istota. Suczka o imieniu Irene. Która w czasie, gdy został zatrzymany, nie żyła już. I której ciało policjanci znaleźli w zamrażalniku w jednym z jego domów. Co oczywiście czyniło tę historię jeszcze bardziej taką groteskową. Yogi wyjaśni, że tak bardzo kochał swojego psa, że po jej śmierci zamroził jej ciało. W nadziei, że w przyszłości nauka tak się rozwinie, że pozwoli nam wskrzeszać umarłych i że jego ukochana Irene zostanie przywrócona do życia. Jednak gdy został zatrzymany, Yoji Obada podobno przyznawał, że jest ekscentryczny, ale poprzez swojego adwokata, który wypuścił dla niego oświadczenie, ogłosił, że nie jest niczemu winny, że faktycznie spotykał się z wieloma zagranicznymi, jak i japońskimi hostessami, że z wieloma z nich sypiał. Ale że nigdy nie dopuścił się na żadnej ani gwałtu, ani morderstwa. Jak się też okaże później. W jego mieszkaniu w Zuszy i Marinie policjanci znaleźli dowody na to, że wcześniej Lucy tam przebywała w którymś momencie, bo znaleziono tam wiele jej włosów, znaleziono też jej DNA. To wszystko porównano później z DNA jej mamy. Do tego znaleziono tam aparat, jeden z wielu, a w nim nie wywołano jeszcze kliszę. Dwa ostatnie zdjęcia na tej kliszy Przedstawiały luz właśnie ubraną tak samo jak 1 lipca, czyli w dniu, gdy wyszła z hostelu i zaginęła. Luz i stoi w czarnej sukience, uśmiecha się na plaży w pobliżu mieszkania Yorgiego. Ten aparat nie zapisywał dokładnej daty, czy godziny zrobienia zdjęcia, ale na podstawie między innymi długości cieni oraz tego, gdzie znajdowała się woda, to znaczy, czy był przypływ, czy odpływ. Policzono, że zdjęcie musiało zostać zrobione po południem i biorąc pod uwagę letnią sukienkę Lucy, że było to w lecie. Wiele więc wskazywało na to, że zdjęcie to mogło zostać zrobione właśnie w lipcu, gdy Lucy zaginęła. Były więc mocne dowody na to, że Lucy Blackman faktycznie była z Jodhim tamtego dnia, że spotkała się z nim i że po tym spotkaniu nikt już jej nie widział. Po przedstawieniu mu tych dowodów, Obara zmienił swoje zeznanie, ponieważ na początku uważał, że nie pamięta Lucy, nie przypominał jej sobie i nie sądził, w ogóle ją znał, czy kiedykolwiek się z nią spotkał. Ale teraz zmienił swoją wersję. Okej, okay, faktycznie, spotkał się tamtego dnia z Lucy, ale nic z jej nie zrobił. Powiedział wtedy, że Lucy tamtego dnia, gdy ją spotkał, piła dużo alkoholu i brała narkotyki. I w końcu tak źle się po tym wszystkim poczuła, że zamówił do niej kierowcę, który odwiózł ją z powrotem do Tokio. Co stało się dalej, nie wie, nie widział jej od tego czasu. Policjanci musieli więc się postarać, aby znaleźć jakieś dowody bezpośrednio łączące go z tym zaginięciem, znaleźć Lucy albo jej ciało, aby jakoś udowodnić, że O'Hara miał albo nie miał czegoś wspólnego z jej zniknięciem. Na tamten czas dowody przeciwko niemu. Pomagające skazać go za gwałty, zbierały się w ogromnym tempie. W jego mieszkaniu znaleziono ogromnej ilości przeróżnych leków nasennych i butelki z chloroformem. Znaleźli również długą listę kobiet, nazwisk kobiet. Lista ta była datowana jeszcze do lat 70. Jak się okaże, była to lista kobiet, które obada z gwałcił w ciągu swojego życia. Przy każdym znanym mu nazwisku, bo też nie wszystkie nazwiska znał, Zapisywał sobie różne szczegóły, na przykład obywatelstwo danej kobiety, nazwę różnych leków, usypiających prawdopodobnie jakich użył i męskie imię, imię, którym prawdopodobnie posługiwał się w kontaktach z tą kobietą. Ale to nie było najbardziej obciążające co znaleziono, bo w jego mieszkaniach znaleziono łącznie setki kaset, większość z nich była podpisana znów nazwiskami albo imionami jego ofiar. I nie ma co wchodzić w szczegóły, ale pewnie się już domyślacie. Ludzi Obara podawał swoją ofiarom drinki albo jedzenie z dużą dawką leków usypiających, po czym wykorzystywał je i wszystko nagrywał. I teraz policja miała wspaniały na to dowód, który praktycznie podał im na tacy. Wszystko nagrywając, zatrzymując, jeszcze dla nich opisując. Wiele kaset było podpisanych imieniem i nazwiskiem, więc nawet nie było problemu, jeżeli chodziło o identyfikację ofiar na nagraniach. Więc były to mocne dowody na to, że Joji Obara był seryjnym gwałcicielem. Ale pozostawało pytanie, czy był też mordercą. Kilku policjantom przypadło niełatwe zadanie obejrzenia tych nagrań, przeanalizowania ich i zidentyfikowania ofiar, które jeszcze pozostały nierozpoznane i odnalezienia ich. Na nagraniach szukano też Lucy, ale z tego, co zrozumiałam, nie znaleziono jej tam. Na każdym nagraniu ofiary... Obary były nieprzytomne i jeżeli któraś z nich na przykład zdawała się wybudzać, obar zawsze jest widziany na nagraniu, jak, jak sięga po jakąś szmatkę, prawdopodobnie nasączoną chloroformą i przykłada ją jej do twarzy. Niektóre z jego ofiar były kobietami z zagranicy, inne były Japonkami. Niektóre z nich były hosty sami, ale nie wszystkie inne no to były po prostu kobiety, które gdzieś przy jakiejś okazji poznał i które zapraszał na randkę, i to często też nie była wcale pierwsza randka a zamiast tego spotykał się z nimi wielokrotnie, zanim zabierał je do tego mieszkania, a po wszystkim zwykle zdywał z nimi kontakt. I ta jego lista, którą sobie prowadził od lat 70., i wszystkie taśmy, które zachował, potwierdzą między innymi zeznania Katie Wickers i wielu innych kobiet, którym wcześniej policja nie uwierzyła. I oczywiście było pytanie, ile tych ofiar łącznie było? Ile razy Jodzi Obadam mógł coś takiego zrobić? Zanim został złapany, ile razy mógł to zrobić i uszło mu to na sucho. Ile? Kilkanaście? Kilkadziesiąt? Potwierdzono minimum 200 przypadków. Natomiast liczba jego ofiar, jak się podejrzewa, mogła być i dwa razy większa, ponieważ on rozpoczął tę swoją w cudzysłowie działalność jeszcze przed czasami, gdy kamery były tak łatwo ogólnie dostępne. Więc dokładna liczba jego ofiar nie została nigdy ustalona. Szacuje się, że mogło to być gdzieś pomiędzy 200 a 400. Potem, gdy te informacje zaczęły wychodzić na światło dzienne, zaczęły być udostępnione w prasie, na policję zaczęły zgłaszać się kobiety z całego świata, które w przeszłości były w Japonii i które podejrzewały również mogły być jego ofiarami. Zgłosił się też pewien mężczyzna z Australii, który, jak wyjaśnił, teraz podejrzewa, że jego dziewczyna, która zmarła w dziwnych okolicznościach 8 lat wcześniej, również mogła być jego ofiarą i najwyraźniej nie przeżyła tego spotkania. Chodziło o karitę Ridgway, która pod koniec lat 80. i na początku 90. spędzała dużo czasu w Japonii. Głównie za sprawą jej siostry, która związała się z Japończykiem i przyniosła tam na dobre. Karita często do nich jeździła, spędzała tam dużo czasu, a ponieważ to był właśnie ten duży boom japońskiej ekonomii, to również dotychczas tam pracowała. I czasem jako hostessa, właśnie. I w lutym roku 1992. Karita wyszła z pokoju, który wynajmowała, i ślad po niej zaginął, tak samo jak w przypadku Lucy osiem lat później, więc ciekawe, tak samo jak Lucy i Karita w momencie zniknięcia miała zaledwie 21 lat. Stąd różnicą, że Karita prędko się odnalazła, bo kilka dni po jej zniknięciu jej siostra otrzymała telefon, że karita jest w tokijskim szpitalu, w dosyć kiepskim stanie. Jak się okaże, na oddział ratunkowy przywiózł ją mężczyzna, przedstawiający się jako Akira Nishida. Po przekazaniu jej w ręce lekarzy jednak prędko opuścił szpital, nigdy nie stwierdzając, co spowodowało stan karity, ani nie podając żadnych szczegółów. Kobieta była półprzytomna i słaba. Po kilku godzinach pobytu w szpitalu zapadła w śpiączkę. Okazało się, że nagle ta zupełnie zdrowa młoda kobieta Teraz cierpiała na marskość wątroby. Lekarze próbowali jej pomóc, konieczny był jak najszybszy przeszczep, ale nikt nie zdążył nic zrobić, gdy Karita zmarła jeszcze tej samej nocy z powodu niewydolności wątroby, niedługo później zostanie skremowana. I bliscy na początku odnieśli wrażenie, że za wszystkim mogła stać jakaś ukryta wada wrodzona, z której może nikt nie zdawał sobie sprawy i karita na przykład gdzieś zasłabła i może jakiś uprzejmy nieznajomy zawiózł ją do szpitala. Takie odnieśli wrażenie. Chociaż później lekarze wyjaśnili im, że ich podejrzenia były trochę inne. Dla nich stan zdrowia karity, jej objawy przypominały raczej kogoś, kto przedawkował narkotyki, kto też od dawna ich używał. Ale jej rodzina, jej siostra, która miała z nią kontakt, jej chłopak, wszyscy zapewniali, że nie jest to prawdą. Nie wykluczali, że karita może przy jakiejś okazji spróbowała narkotyków, ale na pewno nie była od niczego uzależniona. Innym wyjaśnieniem lekarzy była więc żółtaczka, której Karita musiała się gdzieś nieświadomie nabawić. To też nie miało dla nich sensu i zupełnie nie trzymało się kupy, ale nie potrafili tego wyjaśnić w żaden inny sposób. Co niezwykłe, później siostra Karity, Sam, otrzymała w Tokio telefon od mężczyzny przedstawiającego się jako Akira Nishida znów. Jak powie to on, przywiózł Karitę do szpitala. Był z nią wcześniej na randce, jak wyjaśnił. I to prawdopodobnie w czasie tej randki w restauracji Carita zatruła się owocami morza. Po kilku godzinach od tego posiłku jej stan znacznie pogorszył się, więc on, obawiając się o nią, po prostu zawiózł ją do szpitala. Powiedział, że był już gdy dowiedział się, że później zmarła w szpitalu. Rodzina Ridgewayów domagała się, aby zgłosił się na policję z tymi informacjami. Chcieli wiedzieć dokładnie, co to za restauracja, co jej podano, że zniszczyło jej to, wątrobę i zabiło. Mężczyzna odmówił, ale zaoferował, że zapłaci za jej pogrzeb, ponieważ było mu szkoda karity. Rodzina karity później powie, że gdy naciskali na policję, aby przesłuchali tego Akirę, jak się przedstawił, i aby to wyjaśnili, ponieważ chcieli wiedzieć dokładniej, co karita zjadła, jak do tego doszło, chcieli wykluczyć, że to ten Akira nie miał z tym nic wspólnego, ale policja nie była chętna, aby z nimi współpracować. Zaczęli zamiast tego wysuwać podejrzenia. Że to może Hideki, chłopak jej siostry albo jej siostra, sam, podali jej narkotyki. I policjanci sugerowali, że to może ich powinni zaaresztować, że to może oni są winni. Rodzina więc poczuła się zastraszona i wycofali się. Co też ciekawe, później nawet ostatecznie spotkają się z Akirą. Ten zgodzi się na spotkanie, podobno właśnie będzie chciał przekazać im jakieś pieniądze na ten pogrzeb. Nie jestem pewna, czy te pieniądze w końcu wzięli. No, ale chcieli z nim oczywiście porozmawiać. I ten opowiedział im ze szczegółami, jak poznał Karitę, że poszli tam tego dnia do restauracji, że spędzili razem dzień i wieczór i nagle Karita zaczęła się bardzo źle czuć. Wyraźnie zachorowała, więc po prostu odwiózł ją do szpitala. Zdawał się być wyraźnie poruszony tym wszystkim i wyraźnie im współczuł. W końcu więc uwierzyli mu, że jest szczery, że faktycznie musiał to być jakiś nieszczęśliwy wypadek, i to też gdzieś tam stłumiło ich podejrzenia w stosunku do Akiry. Ale teraz, po ośmiu latach, dotarła do nich historia Lucy Blackman i działań Jodzego Obary. Byli w szoku, gdy zobaczyli jego zdjęcie, bo bez wątpliwości był to ten sam mężczyzna, którego oni spotkali osiem lat wcześniej, pod nazwiskiem Akira Nishida. Więc teraz też do rosnącej listy zarzutów doszedł również zarzut spowodowania śmierci. Karity Ridgway, zwłaszcza że śledztwo i analiza tych wszystkich kaset wykaże, że jedną z ofiar była właśnie Karita, że jest ona widoczna na jednej z Postanie Powstanie takie przekonanie, że Jodzi użył zbyt dużo chloroformu, który w zbyt dużej dawce może być śmiertelny właśnie. I gdy zdał sobie sprawę, co zrobił, zawiózł Karity do szpitala, wymyślając historię o zatruciu się owocami morza. W tym samym czasie, gdy to wszystko się toczyło, Policja rozpoczęła również poszukiwania w okolicy wokół mieszkania, które należało do Obary, w kompleksie o nazwie Lucy Subo. To nie jest to mieszkanie w Zushi, gdzie Lucy była widziana po raz ostatni, ale to było to mieszkanie, gdzie kilka dni po jej zniknięciu wezwano policję z powodu dziwnego hałasu i gdzie Yoji Obada otworzył drzwi policjantom mówiąc, że remontuje łazienkę. Śledczy mieli przeczucie, że ten incydent jest nie bez znaczenia. Tak się składało, że ten apartament również znajdował się gdzieś blisko plaży nad morzem, i tu właśnie w pobliżu tej plaży, wybrzeża, zaczęli szukać. Zwłaszcza, że miejscami było to takie skaliste wybrzeże z klifami, skałkami i było tam właśnie kilka takich może odludnych miejsc, różnych miejsc, gdzie właśnie można było coś schować. I w końcu w lutym 2001 roku dokonano tam okropnego odkrycia. Właśnie na tym skalistym wybrzeżu, jak się okaże, tu i ówdzie tam w tych klifach chowały się takie malutkie jaskinie. I w jednej z nich, zakopane w takim płytkim grobie, policjanci odkryli czarny worek, a w nim podświatowane i połamane ludzkie ramię. Zwrócili uwagę, że dłoń, którą znaleźli, miała wciąż pomalowane paznokcie na taki sam kolor, na jaki swoje pasnokcie pomalowała Lucy przed zaginięciem. Zaraz zaczęli w tej jaskini odkopywać kolejne worki. Mimo, że dopiero później testy DNA i analiza uzębienia potwierdzą, że faktycznie była to Lucy Blackman, wszyscy wiedzieli to praktycznie od momentu, gdy rozeszła się wiadomość o znalezieniu ludzkich szczątków. Ponieważ jaskinia ta znajdowała się w prostej linii. Mniej niż 200 metrów od mieszkania Judge'ego Obary, w którym ten rzekomo przy użyciu cementu remontował wcześniej łazienkę. A tak się złożyło też, że niektóre części jej ciała, w tym jej głowa, zostały znalezione w cementowych blokach. Niedługo po zaginięciu Lucy Obara zakupił też jacht, co dało znów podejrzenia, że to w połączeniu z tym, że niektóre części ciała zostały znalezione w cementowych blokach, Wskazywało na to, że najwyraźniej planował pozbyć się ich na morzu, wrócić je gdzieś do morza, jednak z jakiegoś powodu najwyraźniej zmienił ten plan. Z powodu rozkładu jej ciała i tego, w jakich warunkach ono leżało przez tyle miesięcy, lekarze nie potrafili określić przyczyny śmierci. Jasne było jedynie, że już po śmierci Lucy jej ciało zostało pocięte na kawałki i ukryte w tej jaskini. Po zakończeniu pracy policji, ciało Lucy zostało w Japonii skremowane i zabrane przez jej rodzinę do Anglii, gdzie też wyprawili jej pogrzeb. A trochę ponad rok po jej zniknięciu, bo 4 lipca 2001 roku, rozpoczął się w Japonii pierwszy proces Judzego Obary. Zarzuty, gwałty i nieumyślne spowodowanie śmierci Carity Ridgway i Lucy Blackman. Proces jednak później był mocno opóźniony i wszystko zaczęło odkładać się w czasie. Ponieważ był problem z zebraniem adwokatów do reprezentowania obary, który też wymagał od swoich obrońców, aby wywalczyli do niego zupełne uniewinnienie. A ci po zapoznaniu się z materiałem dowodowym i z tym, z czym muszą pracować, masowo odchodzili, rozumiejąc, że było to zadanie praktycznie niewykonalne. Mimo, że jego sprawa wcale od początku nie zdawała się być taka prosta, w szczególności jeżeli chodziło o śmierć Lucy Blackman, bo w argumentach prokuratury były dziury, i to niemałe. Teoretyzowano, że w przypadku obu kobiet, Lucy i Karity, Obara nie zamierzał pozbawić ich życia. Nie zamiar odużyć je narkotykami, ale po wszystkim puścić wolno, odwieźć do domu. Jednak w obu tych przypadkach coś poszło źle. Prawdopodobnie podał im zbyt dużą dawkę środków usypiających czy chloroformu, doprowadzając do śmierci. Możliwe też, że wiedząc, że Zawiezienie karity do szpitala 8 lat wcześniej prawie wpędziło go w kłopoty. W przypadku Lucy postanowił działać inaczej i chciał pozbyć się jej ciała. Podejrzewano, że rozczłonkował jej ciało pod przykrywką robienia remontu w mieszkaniu. Jednak dużą dziurą w tej teorii było to, że jak znaleziono DNA i włosy Lucy w mieszkaniu w Zushi Marina, tak w tym drugim mieszkaniu nie znaleziono żadnego śladu porusji, żadnego DNA, krwi, a zakładałem, że to tam podświatowano ciało, a to właśnie zakładała prokuratura i próbowali to udowodnić, w wannie, w umywalce, w odpływach, nie wiem, pomiędzy kafalkami w łazience, nigdzie nie znaleziono ani odrobiny jej DNA czy jej krwi. A praktycznie niemożliwym jest zrobienie czegoś takiego, to znaczy rozczłonkowanie czyjegoś ciała i nie pozostawienie po tym ani śladu. Ale oczywiście dochodzi do tego jeszcze ten rzekomy remont łazienki, też nie wiemy, ile dokładnie on tam w tej łazience wymienił. Bo może rzeczywiście wykuł tam wszystko i wszystko wykafekował, wstawił nowe i dlatego też nie było żadnego śladu, tego nie jestem pewna. Obala jednak dalej wypierał się, aby zrobił krzywdę czy to Kalicie, czy Lucy. Wypierał się też zupełnie oskarżenio o gwałty, co w zasadzie brzmiało jak kiepski żart. Do materiału dowodowego włączone były te wszystkie nagrania, na których gwałcił nieprzytomne kobiety, do tego jego zapiski, w których prowadził dokładny wykaz ofiar, łącznie z tym, co im podał i kiedy. Ale w jego mniemaniu, godzenie się na pójście z nim do jego mieszkania równało się w zgodzie na to wszystko. A przynajmniej tak tłumaczył to jego adwokat przed sądem, bo niestety w końcu znalazł adwokatów, którzy byli chętni go reprezentować. I wyrażać w sądzie takie przekonania. A jeżeli chodziło o jego obronę w sprawie śmierci Karity i Lucy, ponieważ nie mógł się tego tak zupełnie wypierać, były dowody na to, że znał obie kobiety, że były one wcześniej u niego w mieszkaniu. Karita była na jednym nagraniu, były zdjęcia Lucy na jego aparacie, plus jej DNA w jego mieszkaniu. Więc w tym wypadku próbował przekonywać, że obie kobiety przyjęły narkotyki dobrowolnie. I tym samym same spowodowały swoją śmierć. Zeznał przed sądem, że Lucy tamtego dnia przyniosła do jego mieszkania małą kolekcję narkotyków, różnych pigułek, które następnie pochłonęła, w końcu tracąc kontakt z rzeczywistością. Ponieważ nie była w formie, aby mieć się wrócić do domu, nawet gdyby miał ją odwieść, to spędziła noc w jego mieszkaniu, jak powiedział. Następnego dnia dalej bardzo źle się czuła. Zdradzała objawy przedawkowania. Obada powiedział, chciał zawieźć ją do szpitala, tak jest, jakby był dobry człowiek, ale Lucy odmawiała, bo bała się, że zostanie deportowana. I jakaś część jego historii, do któregoś momentu, musiała być prawdziwa, ponieważ Obada faktycznie wiedział trochę o jej życiu, zrelacjonował wiele faktów z jej życia, trochę chyba też potwierdzając, że to on był autorem listu i to on zadzwonił do Louise dwa dni po zaginięciu Lucy. Znał on wiele faktów z życia Lucy i jej rodziny. Między innymi to, że Lucy czasem tak za plecami swojej mamy żartowała o takiej klątwie rodzinnej. Bo tak się złożyło, że babcia Lucy, czyli matka jej mamy Jane, zmarła młodo w wieku 41 lat, a znów siostra Jane, ciotka Lucy, zmarła w wieku 31 lat na raka. Właściwą kolejnością byłoby więc, żartowała sobie Lucy, aby ona zmarła w wieku 21 lat. To był właśnie podobno taki przejaw takiego brytyjskiego czarnego humoru i okazało się to być poniekąd samo spełniającą się przepowiednią. Obata wiedział też o jej długach, o problemach jej rozwiedzionych rodziców i generalnie wiedział o wielu faktach, o których na przykład nigdy nie pisały gazety i które Lucy faktycznie musiała mu osobiście powiedzieć. Później Obata zezna też, że w którymś momencie następnego dnia, czyli 2 lipca, zostawił Lucy w swoim mieszkaniu, wciąż bardzo źle się czującym. Nie wiedział, co z nią dalej zrobić. Jak powiedział, była Pana, nie chciała wyjść z jego mieszkania, nie chciała dać się zabrać do szpitala. Zadzwonił więc po kogoś, kto miał ją dla niego stamtąd zabrać i zawieźć do lekarza. I nazwał tego człowieka wtedy jedynie panem A. Nie zdradził wiele więcej. Nie wiedział o wiele więcej o tym człowieku. Podobno, jak powiedział, był to ktoś, kogo właśnie zatrudniał czasem do takich trudnych zadań. Później faktycznie wskaże pewnego mężczyznę, który miał powiązania z Jakuzą i którego obada najwyraźniej znał, ale tak się złożyło, że akurat ten mężczyzna zmarł kilka miesięcy wcześniej na taką wątroby i nie mógł już zaprzeczyć ani potwierdzić tej historii. Była więc to wersja mocno naciągana. Biorąc pod uwagę to wszystko, co znaleziono i zebrano na temat Jodzi'ego Obary, ciężko było sobie wyobrazić, że Lucy, która wcześniej nie brała narkotyków i która w wieczór swojego zaginięcia dzwoniła do swojej przyjaciółki, cała izdrowa i raczej na pewno nie naćpana, mówiąca, że będzie za godzinę w domu, nagle sama wzięła masę pigułek i przedawkowała. Ciężko było sobie wyobrazić, że Jodzi Obara nie miał z tym nic wspólnego. Lecz problem dla prokuratury był taki, że wciąż oczywiście obejmowało go domniemanie niewinności. Musieli mieć jakieś niezbite dowody, że właśnie było tak, a nie inaczej. W wypadku braku dowodów, że to Obara podał Rusji narkotyki, a nie że ona wzięła je sama, sprawa niestety musiała być rozstrzygnięta na jego korzyść. Wszystko długo ciągnęło się po sądach, było to m.in. związane z tym, że Obara co chwilę zmieniał adwokatów albo że ci ciągle się zwalniali. I skłamałabym, gdybym powiedziała, że rozumiem te wszystkie zawiłości, które się tam wydarzyły, czy rozumiem zawiłości japońskiego systemu sądowego. Ale mogę wam powiedzieć, że dopiero w roku 2007, 7 lat po zniknięciu Lucy, Joji Obara został uznany winnym. Ale tylko gwałtów. W tym wypadku na szczęście sąd odrzucił jego argumenty o tym, że wszystkie kobiety zgodziły się na seks, wchodząc do jego mieszkania. Skazano go też za spowodowanie śmierci Carity Ridgway, Ponieważ również była ona widoczna na jego nagraniach i uznano to za wystarczający dowód. Ale niestety, ku wielkiemu doszczarowaniu rodziny Lucy, nie uznano go winnym spowodowania jej śmierci. Że Lucy była z nim przed swoim zniknięciem, to był fakt, ale nie było wystarczających dowodów, podstaw, aby potwierdzić, że to on przyczynił się do jej śmierci. Nie była też widoczna na żadnym z jego nagrań. Po apelacji jednak Sąd Najwyższy w grudniu 2008 roku nie zgodził się z tą pierwszą decyzją i do wyroku Obary faktycznie dołożył jeszcze wyrok za uprowadzenie i rozczłonkowanie ciała Lucy. Wyrok ten usatysfakcjonował rodzinę Lucy, lecz nie zmienił szczególnie losów Obary, który już wcześniej i tak zostały skazany na dożywocie. Mężczyzna od tego czasu siedzi w więzieniu, próbował apelować, ale jak dotychczas bezskutecznie. I dobrze, innym dziwnym zbiegiem okoliczności w tej historii może być to, że w lipcu 2001 roku, gdy rozpoczynał się proces Obary, zaginęła inna przyjaciółka Lucy, Louise Carlton. To jest imienniczka jej najlepszej przyjaciółki i współlokatorki z Tokio, Louise Phillips, ale oczywiście nie chodzi o tę samą osobę. Z tą Louise Lucy przyjaźniła się w Anglii i chodziły razem do szkoły. I ta historia pod niektórymi względami wyglądała trochę podobnie. Louise zaginęła 30 lipca 2001 roku w Niemczech, gdzie też przebywała na wakacjach razem ze swoim chłopakiem. Bo jej chłopak Peter, tak się składało, miał tam rodzinę i to właśnie u się zatrzymali w lecie. W trakcie jej zaginięcia jednak Peter przebywał w Wielkiej Brytanii. Ona została sama z jego rodziną w Niemczech. Peter musiał polecieć coś tam załatwić na kilka dni, po czym ją wrócić. Ale też sama Louise musiała, jak się okazuje, wrócić do Wielkiej Brytanii. Na krótko, bo 30 lipca mama Petera odwiozła ją na dworzec kolejowy. Skąd Louis miała pojechać do Ostend w Belgii i tam wsiąść na prom płynący do Dover, gdzie też miała wizytę u lekarza. Po czym wrócić? Trochę długa podróż i trochę dużo zachodu, tylko po to, aby pójść do lekarza. Zdałoby się, że łatwiej byłoby po prostu znaleźć lekarza w Niemczech, mówiącego po angielsku, ale może chodziło o jakąś wizytę u specjalisty. Nie jestem pewna. Wiemy jednak, że nigdy do tego lekarza w Dover nie dotarła, że zginęła gdzieś w czasie drogi do Wielkiej Brytanii. Do dziś nikt nie wie, co się z nią stało. Rodzina Lucy wtedy próbowała pomóc rodzinie Louise i zdobyć zainteresowanie mediów jej sprawą. Jednak z tego, co sprawdzałam, do dziś ta sprawa jest niewyjaśniona. Jak i nie ma też o niej zbyt wielu informacji. Wracając do Lucy, to dzisiejsza historia była otoczona wieloma kontrowersjami. Ale chyba można powiedzieć, że w pewnym sensie sprawiedliwość zwyciężyła. Tata Lucy powiedział nawet, że Lucy swoim zaginięciem, swoim śmiercią poniekąd pomogła tym ofiarom. To znaczy jej śmierć nie poszła tak zupełnie, nie wiem, na marne, bo to właśnie zniknięcie Lucy pomogło złapać oparę, uchronić jego przyszłe ofiary przed nim i wymierzyć sprawiedliwość w imieniu Carity Ridgeway i setek innych kobiet. Po tej sprawie też tokijska policja spotkała się z dużą krytyką. Zwrócono uwagę na to, jak niepoważnie potraktowano zaginięcia kobiet, które na przykład pracowały nielegalnie czy właśnie wykonywały zawody może mniej poważane społecznie. Co jest takim błędnym kołem, bo to właśnie ludzie w takich sytuacjach są najbardziej narażeni na wszelkiego rodzaju nadużycia, przestępstwa przeciwko nim, bo ich obdawcy wiedzą, że często ujdzie im to płazem. I właśnie nie traktowanie ich poważnie tworzy takie błędne koło. I to chyba wszystko, co dla Was dziś miałam. Za tydzień usłyszymy się prawdopodobnie w ostatnim odcinku z serii Góry Lodowej True Crime. Ale mam też pomysł, jak tą serię poniekąd trochę dalej pociągnąć w inny sposób. Także słyszymy się za niedługo. Dzięki wszystkim za słuchanie. Przypominam jeszcze o upewnieniu się, że przycisk subskrybuj na YouTube macie włączone czy o wystawieniu oceny na aplikacji do podcastów, jeżeli tak mnie słuchacie, czy do zostawienia łapki w górę, albo komentarza, czy o moim linku do taniej książki, bo to gdzieś tam pomaga utrzymać ten podcast na powierzchni. Dzięki raz jeszcze, trzymajcie się mocno i słyszymy się za tydzień. Jesteście super, pa!